Trzeba uważać, kiedy się śpiewa ten hymn z Księgi Wyjścia. Jest taki bardzo piękny midrasz żydowski, który mówi, że jak Miriam i wszyscy Izraelici zaczęli śpiewać, tańczyć po przejściu przez Morze Czerwone, to aniołowie, patrząc na to, aniołowie w niebie też zaczęli tańczyć i śpiewać. A wtedy Pan Bóg powiedział do aniołów: moje dzieci toną, a wy się bawicie. Moje dzieci toną, a wy się bawicie. To jest mocne słowo. Pokazuje to, jak Słowo Boga rośnie z ludem. I ten lud, który czytał ten tekst i pewnie też śpiewał niejednokrotnie, miał jednak to poczucie, że Bóg wybiera, ale nigdy nie odrzuca. Dla Boga nie ma odrzuconych dzieci. Dla Boga nie ma dzieci przeklętych. Bóg wybiera, ale nigdy nie odrzuca. Usłyszeliśmy trzy czytania wzięte z Tory, więc z tego, co można by nazwać sercem hebrajskiej Biblii. Dwa teksty z Księgi Rodzaju i trzeci z Księgi Wyjścia. Pozwólcie na komentarz po jednej myśli dosłownie do każdego z tych czytań. Więc najpierw słyszeliśmy opis stworzenia. I oczywiście w tym opisie nie chodzi o to, jak wyglądało stworzenie, jaki był ten proces. Nie chodzi o to, żeby opisać przebieg stworzenia. Natomiast chodzi o pokazanie jego sensu. Co to znaczy, że świat i że my jesteśmy stworzeni? To znaczy, że nie tylko zostaliśmy przez Boga powołani do życia, i jesteśmy nieustannie powoływani do życia, także w tej chwili żyjemy, ponieważ Pan tego chce. Gdyby wycofał tę decyzję, to byśmy się zapadli w jakąś nicość. A nie chodzi tylko o to, że Bóg nas powołuje do życia, tylko że nas definiuje w naszym życiu, bo tym narzędziem, którym się Bóg posługuje, które jest stwórcze, jest Jego Słowo. Więc On tym Słowem nie tylko uruchamia życie, ale je też opisuje. Żyjemy wedle logiki stworzenia, kiedy się poddajemy temu opisowi Boga. Zwróćcie uwagę na takie dwa może małe szczegóły. Pierwszy, nie uderzyło was to, że Słońce i Księżyc zostały stworzone czwartego dnia? Po co Bóg stworzył Słońce i Księżyc? Wcale nie po to, żeby można było rozróżnić dzień od nocy, bo dzień i noc zostały stworzone, pamiętasz? W pierwszym dniu. Nie? Czyli dzień i noc istniały bez Słońca i bez Księżyca. Trzy dni radziły sobie. Nie stworzył Bóg Słońca i Księżyca po to, żeby odróżniać dzień i noc. Nie stworzył też Słońca i Księżyca po to, żeby na przykład rosły rośliny, bo rośliny stworzył trzeciego dnia. I już zaczynały owocować i się mnożyć. Po co Bóg stworzył Słońce i Księżyc? Tekst hebrajski mówi tak: aby wyznaczały święta.
dnie i noce, aby wyznaczały święta. Nie. Służba liturgiczna się zdziwiła, bo ja tuż przed liturgią wyszedłem sobie na zewnątrz, czyli na dwór, tak? Bo bardzo chciałem zobaczyć księżyc paschalny. Nie? Uroczystość Paschy jest w pierwszą wiosenną pełnię księżyca. Nie? Jeszcze może jeden, dwa dni będziemy ten księżyc taki widzieć. Nie? I naprawdę to jest tak piękne, że można wyjść nocą i popatrzeć na ten księżyc i zobaczyć, to jest księżyc, który widział Jezusa w Ogrodzie. To jest księżyc, który widział Mojżesza wychodzącego z narodem wybranym z Egiptu. I potem ten księżyc wyznacza wspomnienie każdego roku. Ten księżyc, jego pierwsza wiosenna pełnia, wyznacza najważniejsze święto, bo czas należy do Boga. I mówi nam ten opis stworzenia dnie i noce. Dnie i noce należą do Pana. Czas ma Boży sens. Myślę, że to jest jeden z takich momentów, w których myśmy kompletnie zapomnieli o stworzeniu. Dzisiaj czas jest własnością człowieka. Okradliśmy Boga z czasu. Zawłaszczyliśmy sobie czas kompletnie. I używamy go w sposób szalony. Gdzie jest w naszym życiu czas dla Boga? Gdzie jest w naszym życiu czas na to, żeby wejść w odpoczynek z Bogiem? Jakie to jest piękne w tym tekście, kiedy Bóg na koniec nas zaprasza do swojego odpoczynku. Ale żeby to zrobić, to trzeba mieć to wyczucie, że Bóg ma prawo do czasu i Bóg mu nadaje sens. Jest Boży sens czasu. Tak jest z całym stworzeniem. Tak jest oczywiście także z nami. I bardzo lubimy, to jest ta druga myśl, bardzo lubimy czytać i powtarzać to, że ziemia została nam poddana i że człowiek rządzi światem. To sobie zadajmy pytanie, czy po Bożemu. Bo te rządy nad całą rzeczywistością stworzoną są wpisane w to, co jest powiedziane najpierw, że Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo. Nie? Tak. Bardzo chętnie wykonujemy swoją władzę nad światem. Poznajemy go, wykorzystujemy do granic możliwości, konsumujemy, zjadamy, bo jest do naszej dyspozycji, a my czytamy, bo mamy prawo panować nad światem. To panowanie jest na wzór, na obraz i podobieństwo Boga. To dotyczy, myślę, każdej władzy. Owszem, dotyczy tego naszego podejścia do stworzenia, do świata, ale nie. Tyle walki o władzę jest. Trudno przejść po mieście, nie? Wszędzie plakaty wiszą. Tyle walki też o władzę w Kościele. Na pewno walczymy o taką władzę, jak ją Bóg pojmuje? Gdybyśmy mieli takie Boże pojmowanie władzy, nie? Że władza jest służbą, że jeśli bierzesz władzę, to jesteś ostatni, a nie pierwszy. Nie? Więc Bóg, kiedy nas stwarza, to nie tylko powołuje nas do istnienia, tylko to istnienie opisuje, definiuje swoim słowem. Dlatego my tak bardzo potrzebujemy tej nocy odnaleźć się na nowo tej rzeczywistości, że jesteśmy przez Niego stworzeni. Odnaleźć się na nowo. Oddać Bogu prawo do stworzenia.
przyznać mu rację, gdy chodzi o ten sens rzeczywistości stworzonej, także mnie samego, który jestem Bożym stworzeniem. Potem mamy piękny tekst, który nazywamy ofiarą Abrahama. Zawsze patrzymy na Abrahama, a tymczasem figurą Pana Jezusa jest Izaak. Nie Abraham. Tym, który zapowiada Jezusa Chrystusa, jest Izaak, który na własnych plecach niesie porąbane drewno, na którym będzie miał być na górze złożony w ofierze. Jest jak Jezus Chrystus z drzewem na plecach, który wychodzi na górę, żeby na tej górze umrzeć. Nie? Więc figurą Jezusa Chrystusa jest Izaak, nie Abraham. Powinniśmy patrzeć na ofiarę Izaaka. I tu właśnie możemy się niesłychanie dużo nauczyć od naszych, jak mówił Jan Paweł II, starszych braci, a jak mówił Benedykt XVI, od naszych ojców w wierze. Nie? Cała tradycja żydowska mówi, że Izaak w tym czasie nie był żadnym małym chłopcem, jak tutaj nasi koledzy ministranci, tylko miał 37 lat. 37 lat. Jak pamiętacie, urodził się Abrahamowi, kiedy Abraham miał 100. Więc jest dość oczywiste, że Izaak nie mógł zginąć na tej górze inaczej, jak tylko mocą własnej decyzji. Bo nie ma takiego prawie 140-latka, który jest w stanie związać 37-letniego osiłka. To się nie miało prawa wydarzyć. Nie? I dlatego w tej tradycji żydowskiej tak mocno się podkreśla ten moment związania Izaaka. Związał swojego syna. Czemu go wiązał? Nie? Czemu go wiązał? Odpowiedź, jaką miał dać Izaak na tej górze, była taka: zwiąż mnie, Ojcze, mocno, bym nie zawiódł. Bo kiedy by zawiódł? Wtedy, kiedy by okazał w jakiś sposób, że nie chce być złożony na ofiarę. Bóg nie przyjmuje darów od niewolników. Bóg nie przyjmuje darów, których nie chcemy Mu dać. Bóg przyjmuje tylko takie dary, które składamy w absolutnej wolności. Więc Izaak prosił Ojca: zwiąż mnie mocno, bo jak, nie wiem, zobaczę Twój nóż nade mną, mogę się poruszyć, mogę uciec, mogę... Zawiodę Cię i zawiodę Boga. Tak czytany ten tekst, on pokazuje coś bardzo ważnego. Ostatecznie to każdy z nas składa ofiarę z siebie. To nie jest tak, że Abraham mógł złożyć swojego syna na ofiarę. To jest tekst, który jest przeciwko takim pomysłom. Tak, w czasach Abrahama i później, w czasach, kiedy spisywano Torę, tak, wśród wielu ludów było to, że składano dzieci na ofiarę. Ludzi składano Bogom na ofiarę. Czasami Żydzi to robili. Ten tekst powstał po to, żeby nikt nie składał swojego dziecka w ofierze. Chcesz, to się sam ofiaruj. Nie? Na jakiej zasadzie ty czynisz z kogoś ofiarę? Jeśli chcesz stać przed Bogiem w duchu ofiarniczym, ofiaruj siebie w wolności. W wolności. Piękna zasada owocowania. Po tym, jak tych dwóch mężczyzn składa z siebie Bogu ofiarę, Bóg wypowiada błogosławieństwo i mówi do Abrahama: będziesz miał potomstwo, nie, jak piasek morski, wszystkie pokolenia będą nazywać cię ojcem. Nie? I ta obietnica się spełniła, bo
potomkiem Abrahama, w którym on staje się tak naprawdę ojcem wszystkich ludów i wszystkich pokoleń, jest Jezus Chrystus. I jeszcze ostatnia myśl, możliwie najkrócej, dotycząca trzeciego czytania. Nie wolno go zostawić na boku, bo to z tych trzech czytań Tory jest akurat takie, że nie wolno go nie czytać tej nocy. Nie? Jakbyśmy się bardzo spieszyli, ale myślę, że się nie spieszycie. Jakbyśmy się bardzo spieszyli, to mogliśmy nie czytać pierwszych dwóch czytań, ale to trzecie musielibyśmy przeczytać. Nie, nie wolno pominąć tego tekstu w liturgii. Ja dzisiaj szukałem odnośnika od tej historii przejścia przez Morze Czerwone do Nowego Testamentu. Gdzie w Nowym Testamencie jest nawiązanie do tego wydarzenia? I jest taki odnośnik, on jest w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale. To jest bardzo mocne zdanie Pawła, świętego Pawła. Paweł mówi tak. Wszyscy nasi ojcowie pozostawali pod obłokiem i wszyscy przeszli przez Morze Czerwone. Wszyscy byli przez Mojżesza ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Lecz polegli na pustyni. Ten odsyłacz do pierwszego listu do Koryntian mówi tak, nawet tak wielkie, tak niesłychane wydarzenie, nawet tak wielka, tak niesłychana interwencja Boga w naszym życiu, bo z jednej strony morze, z drugiej strony faraon. Jak macie ocaleć? Nie ma wyjścia z tej sytuacji. Bóg otwiera drogę tam, gdzie się wydaje to absolutnie niemożliwe. I pewnie mamy w życiu takie doświadczenia, nie? Że gdzieś stałem pod ścianą, a z drugiej strony było takie niebezpieczeństwo, nie? Że nie widziałem wyjścia, ale Pan Bóg mnie wyprowadził. Nie? I pamiętam takie wydarzenia. Ale Paweł mówi, pamiętajcie, że nawet tak wielkie interwencje Boga jeszcze w waszym życiu niczego na zawsze nie przesądzają. Że to jest punkt wyjścia. A potem po takim wydarzeniu, po tak potężnym wydarzeniu zaczyna się dalsza droga, na której ty się naraz możesz okazać bałwochwalcą, możesz się okazać kimś, kto się Boga wyparł 10 razy. Nawet największe interwencje Boga w naszym życiu nie są jednorazowe. Wymagają ciągle odnawiania, powrotu do nich, odświeżania. Dlatego przeżywamy tę noc. Nie? Że uświadamiamy sobie największe dzieła Boże w naszym życiu, żeby je odświeżyć, żeby one były aktualne, żeby były w nas żywym doświadczeniem. Żywym. Nie? Nic nie jest raz na zawsze. Tak, takie jest przesłanie Tory, której słuchaliśmy. Teraz będziemy słuchać następnych czterech czytań z ksiąg prorockich. Słuchajmy.